Dobra, obejrzmy se. Dziewczyna. O której goticzek? Nie planuję w gotikę grać. Spartiatik! Dziewczyna petarda. Energia ją rozpiera. Sikielką jestem z powodu pracy, bo bardzo dużo pracuję codziennie. No nie mam innego wyjścia, muszę zarabiać pieniądze. Plus ogromna ilość hobby. Ping-pong, śpiew, ja rozumiem, dance. Taniec. Nie wiem, może kiedyś zagram. Na razie nie planuję. Wszechstronnie. Karolina nie potrafi... A Quinto mi jakąś grę dał tydzień temu. Jaka to jest Quinto gra? Bo nie pamiętam. Zapytaj widzów, czy warto grać w nią. Pił siedzieć w jednym miejscu i wszędzie jej pełno. Wszędzie gdzieś latam. Tam Warszawa, Portugalia, tam Włochy. Wszędzie, gdzie mogę pojechać, to jadę. Mortal Shell. O, warto? I bardzo mnie to kręci. Ja uważam, że języki... Ona założyła szkołę języków? Tam Warszawa, Portugalia, tam Włochy, wszędzie gdzie mogę pojechać, to jadę. Założyłam szkołę języków obcych i bardzo mnie to kręci. Ja uważam, że języki w naszym czasie są mega potrzebne. Ty, ej, a założyła szkołę języków, czytaj, na OLX wystawiła, że uczy angielskiego z dojazdem? Angielski, żartuję. Hiszpański, włoski, to jest podstawa. Singielka prawdziwa jest szkoła. Ile ma lat? Talentowana. Jest poliglotką, ma 18. Dobry słuch muzyczny i głos lub więcej. Bardzo się interesuję muzyką. Gra na fortepianie, a głównie śpiew. Śpiewam operę w szkole muzycznej i to jest naprawdę moja ogromna pasja, bo śpiewam nie tak mniej. Naprawdę od dziecka. Zaczęłam się uczyć muzyki jeszcze w wieku 11 lat, no i teraz mam 18 i nadal to Ej, kocham. Mówiłem, że mam 18! And somebody hurts you, I wanna fight, but my hands are broken. Ej, wydaje mi się, nie mam takiego słuchu, ale że fałszuje strasznie. Bo znam tą muzykę, to nie brzmi dobrze według mnie. Brzmi jakby zbyt tryhardowała. So many times. W sensie, gdyby to nie była znana piosenka i śpiewała swoją jakąś w ten sposób, to może by brzmiało normalnie. Ale że znasz ją IRL, tą nutę, w sensie nie IRL, tylko ze słuchu, no. To brzmi dziwnie. Ina ma wiele do zaoferowania i może mieć wymagania. Ja szukam... Mam on lepiej śpiewać? No, słyszałeś Amon-Ra? Mężczyznę, który będzie miał swoją pasję. Jak to, który Soulek? Będzie chciał się rozwijać. Będzie Daj miał link. Zajęcie, które kocha. Pracę. Dla mnie jest ważne stanowisko finansowe. Ja zarabiam pieniądze, również on. Musi zarabiać... Ile muszę na godzinę zarabiać, żeby mnie zaakceptowała? Starczy 12,90 brutto? Pieniądze. Status materialny to podstawa, a wygląd ma znaczenie? Wygląd mnie jest bardzo ważny. Jakaś sylwetka, czarne włosy. Lubię wysokich mężczyzn. 1,72 m. Żeby był mądry. Jakieś też znajomość języków, może jakaś pasja. Hello. Fascynował się historią, geografią, takie rzeczy. I żeby lubił grać w ping-ponga, też słownego. A jak planujesz rozegrać grę małżeńską? Zadawać pytania zawsze. A jak twoja dziewczyna? Jak tam jej sprawy? A jakie dziewczyny są w twoim guście? Jakich lubisz? Takie bardzo ważne pytania. Nie wiem, gdzie byłeś? Ile mam wzrostu? Mniej niż 5 metrów. Na wakacjach? Jak dawno jesteś singlem sam? To też widać na reakcję. Może zabrać oczy albo jakoś... Tak zrobić, że nie chcą o tym mówić. 4,80. Przekracać na inny temat. Ja wiem, co zrobić. Będę zadawać takie podchwytliwe pytania. To będzie emocjonujący pojedynek. Kataracja, Karolina trochę. Spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden. Stary dziadek, nie martw się, cały rok będziesz oszczędzał, oddasz jej siano i może. Aha, dzięki. Jeden z nich jest single. Dzięki za plan. Cześć. Cześć. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. A na pewno umiesz się całować? Nie wiem. Sprawdzimy? Myślę, że mi powiesz. No dobrze. Singielka postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Jego trzeba trzymać krótko. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Boże... Ja się takiego nie spodziewałam. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Jeżeli Karolina odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Widzisz?
Czas na prezentację uczestników gry. Kuba lubi poszaleć. Cześć, mam na imię Kuba, mam 22 lata, zajmuję się ubezpieczeniami, w wolnym czasie tatuję, a to jest moja dziewczyna Zosia. Fagata. Marcin większość czasu spędza za biurkiem. Cześć. Mam nerd. Ej, on wygląda serio jak emotka nerd. Ten nerd. 7 lat. Jestem urzędnikiem państwowym. Oj. Ile mu lat? Marcin większość czasu spędza za biurkiem. Cześć. Mam na imię Marcin, mam 31 lat. Jestem urzędnikiem państwowym. Przeorały go te kołchozy państwowe, nie? Interesuję się socjotechniką. Oto moja małżonka. Teoremina. A może zainteresuj się zmianą roboty? Adam Rel? Jest rozrywkowym studentem. Cześć, mam na imię Adaś, mam 25 lat, jestem studentem inżynierii zarządzania. Interesuję się... Ej, ale szczerze się zapytam teraz, w dupie to mam. Czemu ludzie idą na państwową fuchę typu urzędnik? Przecież to jest chyba najbardziej useless zajęcie, jakie się da wykonywać, czy nie? W sensie pożyteczne może społecznie, bo pomagasz tam ludziom w czymś w teorii, ale w dupę. No chyba tragiczne do wykonywania i do pracowania w tym. Jest ktoś, kto tam jest? Jak dobre pieniądze? Przecież to się da w internecie sprawdzić, oni tam na minimalnej są. W tych urzędach skarbowych i tak dalej. Czy mi się popieprzyło coś teraz? Portem i gorącymi mamuśkami w twojej okolicy. Ale nie mówię o żołnierzu. Masz rację, że też można go wziąć jako urzędnika, ale no oczywiste, że mi nie chodziło o to. Chodziło mi o urzędników w urzędach skarbowych, w urzędach miejskich i tak dalej, no. Jestem singlem. Kuba lubi poszaleć. Do niedawna skakał z kwiatka na kwiatek, aż... Walne weekendy, praca na jedną zmianę w czym? W ciepełku siedzisz cały rok fizycznie, co robisz? W końcu trafił na tą jedyną, która postawiła go do pionu. Znaczy ja nie szukałem związku, związek sam nie znalazł. Same marginesy trafiają do urzędów? Tam masz tylko przerwę od przerwy i bonusik na święta, okej. Okay. Czyli widzę, różnie to jest, może zależy od miasta, im większe, tym może lepiej. I w sumie tak na logikę by pasowało. Chociaż, kurde, może nie, może właśnie lepiej idzie w małych, gdzie pewnie mało roboty, ciężko powiedzieć. Szukaliśmy, jakby obydwoje nie chcieliśmy być w żadnej relacji, ale po prostu poznaliśmy się i... Wiedzieliśmy, że w tym wieku jest ciężko stworzyć cokolwiek. Ja też myślałem, że to nie jest dla mnie czas, no tak, ale myślisz, jednak, no, ona mnie przekonała. Jesteśmy 8 miesięcy, no jakby no, pomalutku, tak? Tak, masa. Z jednego etapu na kolejne. Czekamy na pierścionek. Osa ją urządliła? I trochę jeszcze jak poczekasz. To? Najpierw Kuba musi się podszkolić i wykształcić. Zajmuję się ubezpieczeniami, ale jakby po, można powiedzieć, że godzinach uczę się, cały czas się doszkalam, żeby być lepszy w tatuowaniu. W przyszłości chciałbym otworzyć... No niby operacja, ale... Partnerka pomaga Kubie spełnić to marzenie, czego nie robi się dla ukochanego. A dzisiaj poświęcisz się dla wygranej? Tylko co może, czego nie może? Nie może być żadnego pocałunku. No takich bliższych. Taka bajer. On wie, co ma robić, wie, co jest dobre i jakby ja mu ufam w pełni. Aplikując na stanowisko urzędnicze, na umowę o pracę dodatkową należy mieć wykształcenie co najmniej średnie, więc możesz iść każdy pracować, a robota wygląda wygodna, okej. Okay. I wiem, że nie muszę być zresztą. Nie wiem. Ja nie chciałbym, żeby Zosia się całowała z jakimś innym chłopakiem, więc ja też nie będę się całował z inną dziewczyną. No i wszystko jasne. Zobaczymy. To teraz ogarnijcie kwadrat. Bo zabieramy te rzeczy. Zajmuję się ubezpieczeniami, równa się. Siedzę na telefonie 8 godzin dziennie i dzwonię po ludziach. Ty. Ale cię... Ty, się zastanawiam. Widzowie, macie prywatne ubezpieczenie wykupione? Bo to jest chyba ciężko, na przykład próbujesz komuś wcisnąć, że wiesz, jak będzie miał... Ja nawet nie wiem, jak to działa, bo ja nie mam czegoś takiego, ale chyba ciężko jest wcisnąć, zwłaszcza te abstrakcyjne trochę, że bardzo mała szansa, że to się wydarzy. A jednak ci miesięcznie zabierają. Kurde, to jest trudna chyba praca.
to babci. Masz? I na wszystko mówię, że to babcia. Jakby jakaś młodzieżowa rzecz, to powiesz, że też masz siostrę. Ona też tutaj przyjeżdża, też odwiedza babcię. Jakby co? To wszystko babci. No państwowe, to każdego zgłuszają sadgę. Da się na to nabrać? Dobra, to futerko moje i to weźmiemy na pewno, bo to widać, że to nie jest babci. Praca streamera jest najcięższa, no to prawda. Relini. Weźmiemy, no bo babcia by kołchoz. Nie użyła takiej krótkiej raczej. Dobra, i to już chyba wszystko jest takie, to jeszcze jest takie, że chyba babcia by nie poszła w takiej, co? A, rozumiem. W takiej ucieczka, też babcia okay. Nie poszła, no poszłaby twoja babcia w takiej... Z dziadkiem gdzieś wyszło. Przepraszam, Pawełku. Nie. Mam bardzo dobre nastawienie. Paweloku. Ja mam swoją taktykę. Jaką? Wiem, że rozgryzę go w 2 sekundy. Dobra, oglądamy już, bo 6 minut, a pierwszy był o pracy w urzędzie skarbowym od 20. Oglądaj. Zobaczę i powiem... Wszystko, co o nim myślę i wszystko, co on o mnie myśli. Tą gąbkę babci weź. No to jest babci. No ale no... W sumie dobra, dam sprawę. Nie każda babcia używa takich gąbek. Dobra, i to, i chyba starczy. No, chyba tak. No, to tyle. To możemy iść do pokoju. To wynieść teraz. No i świetnie. Ale na auto trzeba mieć ubezpieczenie OC chyba, a cenie trzeba mieć, nie? Ale ja nie mówię o ubezpieczeniach wymaganych, bo możesz się ubezpieczyć w jakimś Prudentialu czy gdzieś na jakieś rzeczy, których nie obejmuje państwowe ubezpieczenie. Jak obejmuje, to śmieszne kwoty możesz dostać, bo tak się da, no prawie że wszystko chyba. Że nie wiem, że dostaniesz udaru na przykład i się możesz na to ubezpieczyć, jak dostaniesz kiedykolwiek, to ci dadzą pieniądze, ale... Wiesz, szansa na to jest mała. Teren i pośladki. I to jest chyba też tak, że oni, zanim ci dadzą to ubezpieczenie, to musisz im chyba pokazać, jak żyjesz, styl życia, żeby... Bo oni nie dadzą chyba komukolwiek. Że jak jest ryzyko, że oni by ci musieli wypłacić pieniądze, to chyba mogą ci odmówić ubezpieczenia, nie? Prywatnego. Pierś do przodu i... Zależy jesteś gdzie. Jesteś singlem. Pamiętaj. Tak, cześć. Maso, no. Cześć, Kuba. Cześć, Karolina. Na siebie? A, rozumiem, bacho. Bardzo dziękuję. Jestem niska, nie ma tatuaży. Bardzo jasne tak, włosy. Jest. Fajny jesteś, bardzo co? Fajny jesteś. Taki tatuażem. Ja lubię chłopaków z tatuażami. To może coś ci wytatuję. Tak? Ale ja mam jeden tutaj z tyłu. Później ci pokażesz. Okej, spoko. Tak? Myślę, że zrobię na niego wrażenie. Wiesz co? Zakochała się w nim Susi. Gdzie jest twoja dziewczyna? Opowiadaj, jak? I jaka dziewczyna? Jaka dziewczyna? To wtedy jak długo jesteś sam? Singlem? Jestem singlem. A ona jest z Polski, czy nie, ta dziewczyna? Widzę, że wygląda tu... Tak, są to dziki za 3 lata, witam. Ale nie do końca, wiesz co, jakoś no nie wierzę ci. Jakieś takie... Wszystko tak wygląda, że niby tu mieszka kobieta. Zobacz, tak. Tak, mieszka kobieta, ja nie powiedziałem, że nie mieszka. Kto tu mieszka? Moja babcia. Twoja babcia. Razem z babcią mieszkasz? To od dzieciństwa. Oj, wiesz co, jest taka sytuacja, że no ja jakoś dawno nie miałam chłopaka, bo dużo pracuję, wiesz co. I no, jakoś bym chciała się przybliżyć. Co myślisz o tym? Odpowiada mi z pewnością. Tak? Chyba mu się podoba. To teraz zatańcz dla mnie. Nie chcesz mi pokazać trochę? Jak tańczysz? Może bym. Dobra, dawaj. Włączysz jakąś muzyczkę fajną? Ona chce z nim potańczyć. Chce go rozwagać i rozebrać na czynniki pierwsze. Chyba dobrze im idzie? O, dobrze tańczy. Wiesz co, a twoja dziewczyna nie jest zła? Na początek bym musiał mieć. A nie masz? Nie mam. Wiesz co, jedź. Mega suks. Możesz mnie pocałować, ale ty. Chętnie się wpija, jak żądny krwi wampir. Boże, ja się poczułam Belą z Mieszku. Co? Żyję. Mogę zostawić ci tutaj ślad, żeby twoje dziewczyny się bardziej... Ledwo weszła, to casting do... czy randka. Cieszyła? Zrobiło się niebezpiecznie wybrać. Gorąco. Wiesz co? Oglądam cię od niedawna, czemu nie zagrasz Wiedźmina? Bo temat się przebija, no to prawda. Czemu nie zagram? Powiem ci tak, zagram, ale nie wiem kiedy. Coś jak z Detroit. Ja bym chciała troszeczkę posprawdzać, zobaczyć co jest ciekawego. Dobrze, to cię zostawię tutaj. Tak, rozumiem, bardzo. Dałam buziaka w policzek. Partnerka dzielnie to znosi, ale zagram wszystko Wiedźmina, czasu. Chcę zagrać, ale nie lepiej wiem kiedy. Lepiej nie przegnij i zajrzyj do niej. Co, podoba ci się? Niezbyt. Jesteś ładniejszy. Ta, niezbyt.
To jest najbardziej seksowny facet, którego spotkałam. Ja po prostu jestem w szoku. A nie przeszkadzało ci to? Oj, ona go wybierze, wydaje mi się, bo zakochana już w nim, zauroczona i już ma w dupie. Już jest koniec. Pocałowałem ją przyjechać? Ja już to wiem. Chyba, że singiel w tym programie wypadnie jak... Wiesz, że nie będzie się go dało nie wybrać. Jest okej? Okay? Tak, jest okej, okay, wszystko. Co to za rybo małża? To jest no widać, że schowany. Babcia, czy babcia czymś takim się, z czegoś takiego korzysta? No chyba nie za bardzo. Dobra, będzie na babcie. Będzie, że to babci, dobra. Tutaj widzę coś tak, ciekawego. O Boże. Dobra, a ja racja, widzę bo jeszcze nerd. Z kobiecymi włosami. Ale babcia, nerd ma żonę. I też się o niego popytam. No skąd takie rzeczy? Mówisz, ej, a ona ma naturalne usta, czy nie? Trzymam za ciebie kciuki. Tak Kuba, szczerze. Słucham. Jak tam? Czy twoja dziewczyna nie była zła? Nie. By musiała tutaj być, żeby była zła. A jej nie ma? Nie ma jej. Wiesz co, ja jest mam parę pytań a propos takich ciekawych rzeczy. Ej, ale typ w sumie wydaje się ten w porządku całkiem. Ten typ, jak na ten program i jak na to... Jacy ludzie tu są zazwyczaj? Tutaj jest jakaś odżywka do rzęs, tusz, podkład. Ale wiesz co, mnie bardziej zaciekawiła ta szczotka. Zobacz, skąd takie włosy? A ja nie wiem, gdzie ogólnie skąd jest ta szczotka, czy w tym sensie ile lat tutaj leży. Tak? Coś mi się wydaje, że chodzę na siłkę i widzę typów, którzy są naturalami, więc można powiedzieć, że jestem ekspertem, okej. Okay. Wiesz? No, myślę, że on kłamie. Czekaj, co? Masz coś alkoholowego? Możliwe. Wino? Możliwe. No, na wpatrzenie. Kiedy Lego Ninjago, kiedy FNAF, kiedy Long Drive, kiedy Detroit, kiedy Subnautica? Kiedy na to odpowiem? Kiedy? Oj, chyba lgnął. Dlaczego tu nie widzę żadnej flagi? W sensie odpowiedzi. Muszę dopłacić, żeby ją pocałował. Spokojnie, bo jesteś tak, trzęsiesz się, spokojnie. Przecież to jest tak obvious, że chłop ma babę. Jak taki chłop mógłby być bez baby? Sam bym mógł... Rozumiem. Jestem chłopakiem jak każdy inny. Tylko niestety zajętym. Chcesz zobaczyć mój tatuaż? Chętnie. Może jest gej? Czy chcę zobaczyć jej tatuaż? Nie no, ej, ależ... Nie, dobra, nie poruszajmy tego tematu, nie masz. Lubi tatuaże i ciężko. Zbyt risky do bana. Boże... Ja się takiego nie spodziewałam. Biseks, no. To co, bierzemy alkohol i idziemy tam? Tak, gdzieś? Tak. Ty, ona zakochana w nim, czy mi się wydaje. Usiądź może? Usunę ci stół, znaczy krzesło. I co teraz? Czas na kolejny krok? Chyba całą. Lubisz włoskie dania? Bardzo lubię. Co to jest pizza właśnie? Taki żarcik. I co ty na to? Fajnie. Ja bym chciała na chwileczkę do łazienki. Co, mogę? Ale sama? Ja ciebie nie, też, Kisuri. Proszę. No, możesz ze mną pójść. Ja się boję, że ona zaraz na zawodę zejdzie przez niego. No to prawda. To jest łazienka? Oczywiście. Czemu Dave z Ameryki płakał, jak oglądał? Pokazać ci coś w tej łazience? No, może ja sobie tak trochę pooglądam? Wiesz, że masz czerwony mikrofon, bo może od drugiej strony nie widziałeś. Dzięki. Mogę? Oczywiście. No rzeczywiście jest czerwony. Zajrzyj do sypialni. Karolina musi chwilę ochłonąć, bo zrobiło jej się gorąco. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jego dotyk, zapach mnie jest mega przystąpił. Zakochała się. Ej. No nic nie znajdzie. Czy on zmieni dziewczynę po odcinku, czy nie? Odpowiedz. Wice, szminkę. Bardziej nowoczesny nie, tak. Kolor. To jest babci. Czyli tak 50 na 50. I bardzo dużo lakierów. Co to ale za pudełeczko to... za mną? Czyżby Eurotrack się zszykował? Nie grałem w Eurotracka ponad 3 lata, więc przydałoby się zagrać, masz rację. Paką tyle lakierów. Ja wiem, że może babcia maluje paznokcie, ale bez tak mi się wydaje, że ponad 3, ale lakiery, nie na 100%. Ale lakiery to są takie babcine, babcie maluje paznokcie takimi tradycyjnymi lakierami. Ciężko będzie z tego wybrnąć, ale kto jak nie ty? Postaraj się i owiń ją sobie wokół palca. Już to Kuba, zrobił. Idziesz, bo idę. Mam parę pytań. Oczywiście. Jak obie wybrać? Słucham cię, kochaniutko. Wiesz, co to jest? Kosmetyki zapewne.
I kogo to? Mojej babci. A to? Ponieważ innej kobiety nie ma w domu. Kto ma co na stopach? Kto? Na pewno. Nie znam się. A co, moja babcia nie może sobie pomalować usta? Może. Myślisz, że tylko młode osoby może mogą sobie pomalować usta? Ale... Kiedy założysz jakąś fajną bluzkę? W sensie koszulkę czy bluza? Mam fajną. Z niedźwiedziem. Słuchaj, ostatnio widz na YouTubie napisał, nieironicznie, skąd mam tą koszulkę, bo chcę sobie taką kupić. I co? To dla ciebie. BUBUS 9880 dał na Goliborga. Olałem go? Nie. Siema dziadek, cały tydzień na ciebie czekałam, a ty odpalasz streama, jak muszę się do kolosa szykować. Ale można jedno i drugie naraz, bo ja tylko w tle se pieprzę pod nosem jakieś farmazony. Można, a takie ASMR robię. Dziękuję bardzo za dwie dyszki. Aha, i temu widzowi nie kupiłem tej koszulki, tylko ją dostałem chyba 2 lata temu. I nie wiem skąd. Także luj. On powiedział, że patyczek... Ze sklepu. Szpilka, no kurwa, też jest... Rary, zielony poro. Jaki to jesteś niesamowity. Poro. Karolina chyba czuje... Ej, ona zapomniała, że kręcą odcinek, ty. Kuba, Boże, jaki ty jesteś niesamowity. Karolina chyba... Ej, co to? Juch. Fajna emota. Chyba czuję motyle w brzuchu. Nie mam, znaczy mam chyba koszulkę Supermana, ale musi być gdzieś na dole kosza z praniem. A już i tak była przetyrana, więc nie wiem, czy się jeszcze nadaje. Wszyscy twoi pumpy będą źli na ciebie. Mhm, bardzo źli. Kosza na śmieci? Nie. Może jakieś chyba taki mały pocałunek na pożegnanie? Chcesz się całować tutaj? Żeby ci usta pomalować. Mogę ci drugi policzek pocałować? Oczywiście. Ja ona go wybierze na stówę. Tak mi się wydaje. To było fantastyczne. Jak myślicie? Ale wiesz co, ja już muszę tak trochę uciekać. Jest zachwycona, ale mam nadzieję, że mu uwierzyła. Na dwoje babka wróżyła, ale jest chemia. Nie wiem, co to znaczy. Kisuri, dominant, trix. Też ci dziękuję. Było bardzo miło. Mi też bardzo. Siło mi się, że dodałeś coś za punkty kanału. A tu dalej nic nie ma, no? No bo to był twój sen, wiesz? Dzięki jeszcze raz. Za jaki czas będę Bloodborne grał? I jak wyjdzie 60 FPS-ów? Jakże odpowiedz sobie sam. I to byłoby na tyle. Ciekawe, czy dała się nabrać. Mogło nie uwierzyć, ponieważ mi zazwyczaj dziewczyny nigdy nie wierzyły. Więc mi się wydaje, że to dalej zostało. Dzięki, Hades. Za 18 lat. Witam. O, Hades. Kiedy Hades 2? No ale no jestem jakby... Myślę, tak, że Dymek, będzie rację. Wszystko ok. Wybierzmy jako singla. Ten wzrok, te jego dotyki. Wow. Tak, ciężko było, naprawdę. Ja bym chciała tam zostać. Ale trzeba było już iść. Tym bardziej, nie, że no. Narzeczona on wygrał. Już wyjść on już raczej wygrał. Jak? Okej, okay, wszystko? No to ja się ciebie pytam. No tak, wszystko dobrze. Jestem z ciebie bardzo dumna. Oj, dzisiaj będzie taki sen. Ja będę dzisiaj sobie myślała. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. I wyobrażacie go tatuaże. No, bardzo fajnie. Ciekawe, czy będzie sen, czy nie prześpi tej... Nie, dobra. Nie, jakby nie spekulujmy aż tak. Mega spodobał. Ja chyba bym ci uwierzyła, no i którego widać było tą chemię. Będzie już. Może się spodobałeś, więc mam nadzieję, że uwierzysz. No tak, ale chemia, bycie singlem to jest coś innego. No wiem. No szczerze, cała taka sytuacja jest mega podchwytliwa, bo... Dobre pytanie, kiedy awantura o kasę? Bardzo dobre pytanie zadałeś. Niby jakby te lakiery, ta babcia, ta cała jego historia, a z drugiej strony bardzo dobre ta szczotka, te takie kosmetyki. Muszę sobie jeszcze to bardzo dobrze przemyśleć. Jest tak jak niedługo. Dobrze jest. Albo zobaczyć. Karolina, ty sobie chwilę pomyśl, a kolejni kandydaci szykują się do gry. Może... Ta baba jest... Wargiem? Jakim wargiem? Powiedzcie coś o sobie.
tym psem? O, mam na imię Karolina, na co dzień zajmuję się pracą w urzędzie. Może brzmi to para urzędników. Ale po pracy ale sam... jest nudne. Laluj. Mam się odreagować nudną pracę. Podobnie jak moja małżonka Karolina, jestem pracownikiem administracji. O Jezu. A w zasadzie pracownikiem inspektorem kontroli. Poważny urzędnik. O Jezus, to ja dlatego podświadomie, podskórnie go nienawidziłem. Dlatego. Za to, czym się zajmuję. To jest jak kanar. Tylko dla ludzi, co firmę mają. Gorzej się nie da w dupę. I zasadniczy. A po godzinach odpina wrotki? Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to interesuję się podróżami, psychologią, zresztą być może dzięki temu poznałem. Sam byłem kanarem, ale to jeden dzień. Jako tego, ten co testował. Był taki program na Discovery, że brudna robota chyba i on po jednym dniu, pamiętam, ty słuchaj, po jednym dniu testował różne prace i kiedyś był w Polsce na jakiejś u kominiarzy był i się śmiał z Polaków typ na Discovery, bo oni nie rozumieli co on mówi, znali tylko dwa słowa i on się z nich śmiał wprost, że oni chyba znają tylko dwa słowa i oni nic na to nie odpowiedzieli, bo nie wiedzieli co powiedział. Karolina Lademindler, psycholog. Tak, też z zawodu jest psychologiem dodatkowo. Pasujecie do siebie. Dobra nazwa z para. Ale dobry a jak program. Się poznaliście? W sumie przed znajomych na wspólnej imprezie. Później nawiązaliśmy kontakt i od słowa do słowa... Dymek, nie wiem, niedługo. Skończyło się przy ołtarzu. Jesteśmy rodzicami, mam półtora roczne bliźniaki, chłopców. Lubicie się bujać, a czy umiecie... Ej, nie rozumiem tego... Czemu ludzie tacy biorą udział w takim programie i jest ryzyko, że im się rozpieprzy małżeństwo, mają dzieci i tak dalej. Po co to jest? Oni nie chcą już jakby ten? To jest pretekst tak zwany? Kręcić i zakręcić singielkę. No nie dla... Ty myślisz, że dla 3000... Chyba, że w urzędzie... Dobra, gadaliśmy wcześniej o stawkach, może jednak to prawda. To będzie dla mnie trudne wyzwanie. Powiem szczerze, gdzieś z tyłu będę miał świadomość, że na wszystko patrzy moja małżonka. Także zmierzę się z tym. Jak mus, to mus. Trzeba zmierzyć się z tym i ograć singielkę. Tylko jeszcze musicie posprzątać rodzinne gniazdko. Kurczę, troszkę martwię się, wiesz co, to nasze mieszkanie, bo za bardzo go jednak nie posprzątaliśmy. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam bałagan, to nawet działa na twoją korzyść, bo jednak to kobieta bardziej dba o to, żeby był porządek w domu, ale moje rzeczy musimy teraz przejść i pozbierać. Nie, pozbieramy. A weź, czego powiem, że wynajmuję to mieszkanie z dwóch starych studentów. Sprytnie. Singielka może to łyknąć. Kto wie? Pokaż. To są na pewno moje. Nawet po kolorze widać, że nie są męskie. No, raczej tak. Ale co ty mówisz, homofobie? Prawda, to chyba twój t-shirt, ale różowy, więc... Lepiej schowajmy. Jak myślisz, co mógłbym z nią zagrać? Klasycznie. Zagramy w zakochanie. Jolk, gdzie jest? Nie wiem. Buzi to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak będzie tylko taka konieczność. Aha, czyli można. Co chciałaby zagrać? Dzisiaj będziemy grać w ping-ponga i od tego, z takiej aktywności fizycznej. Ej, mój WF-ist tak gadał tak. Żeby nie trzymać rąk w kieszeniach na WF-ie, no bo wtedy wiesz, no nie graj w ping-ponga, tylko ręce wyjmij, tak mówił. Nie, no, nieważne. Nie będzie już miał sił i opowiem mi całą prawdę. Tutaj są buty moje. Nieważne. Zabierzmy się, bo one zawsze zmieńmy ten tutaj temat. Tutaj wrzucaj. Ruchy. Twój też zagadał? Może do tej całej szkoły chodziliśmy. Na gorącym uczynku. No, to już chyba wszystko. Jajami juch, no jajami, no tak, tak. Szafka sprzątnięta, łazienka posprzątana, pokój posprzątany. Z tobą gra. Myślę, że tak, że wszystko jest ok. W razie gdyby jeszcze coś się zaplątało, to tak jak mówiłeś, wynajmujesz ze studentami mieszkanie i że po prostu to nie moje rzeczy, to nie moja ręka, pewnie. Tak, no to powodzenie. Co? Nie wiem. Ja się chowam, no ty się ich przebieraj. Ubiorę tam tą fajną koszulkę. Tak. Żona już się chowa, mąż się stroi. Wszystko zapięte jest mama na zbiła? Ostatni guzik. Pora... Cześć, bo się boję, aż co wysłałeś. Patrzcie, mama mi... Ej, to nie jest to! Ej, masz ten link? Patrzcie, mama mi zbiła tego, widzicie? Rysy. Co jeszcze gadasz, tam, bo... Nie!
Ale to nie o to mi chodziło. Gdzie my jesteśmy? A zaczynać wielką grę. Cześć. Cześć. Zapraszam. U mnie jak ktoś na rzeką się nudzi, to mówił weź do ręki, sprawdź czy miękki. U ciebie na WF-ie tak mówili? I co? Wziął, znaczy się. Karolina. Jestem Marcin. Karolina, Marcin. Tak? Tak, tak, Karolina. Bardzo miło. Proszę, wejdź, rozgość się. Ej, ale to jest bez sensu. Gadają, że trzeba wychowanie coś tam seksualne, czy jak się to mówi, ale WF-ista od podstawówki już to robił. Nie graj w ping-ponga jajami, czy się weź do ręki. No, rozumiesz, ciekawe. To zawsze już było w szkole, od zawsze. Ale masz tu przytulnie. No, można powiedzieć, że całkiem spójrzmy. Juch. Juch. Ta dziewczyna. Taka... Atrakcyjna, nie? Atrakcyjna, tak. O, Karolina, ma moje imię. Widzę, że lubisz czytać. Tak, książki wypełniają mi wolny czas. Dobra, czekajcie jeszcze raz od początku, bo przestałem oglądać nerda. Cześć. Cześć. Witam. Zapraszam. Karolina. Jestem Marcin. Karolina, tak? Tak, tak, Karolina, bardzo miło. Proszę, wejdź, rozgość się. Ale masz tu przytulnie. No, można powiedzieć, że... Ej, ona nie ma 18 lat, tak, nie ma. Fajna dziewczyna. Taka... Atrakcyjna, nie? Atrakcyjna, tak. O, Karolina, ma moje imię. Widzę, że lubisz czytać. No jak 15? Tak, książki wypełniają mi wolny czas, ale zanim zaczniemy rozmawiać o mnie, mały suwenir na przełamanie. Co to? Pierwszych lodów. Nie robię wrażenia takiej natarczywej. I chyba też lubi książki, a Marcin się stara jak może. Ole leje. Do szklanek wino. Musisz mi wybaczyć takie trochę to studenckie warunki. Ale myślę, że wino nie straciło na smaku. O, dziękuję ci bardzo. O, a co cię zainteresowało? Nie ma 13. Wszystko, co chciałabyś wiedzieć o seksie. No, tytuł mówi sam za siebie. Widać, że tak żartem przełamuje stres. A powiedz mi, czy grasz może w ping-ponga? Oj, lata nie grałem. A może nie mamy gdzie, ale za to mamy stół. Widzisz? No mamy stół, mamy nawet coś, co mogłoby pełnić rolę ala siatki, jakbyśmy dobrze te książki ułożyli. O, ping-ponga. Zagramy, czy może najpierw coś jeszcze chcesz przekąsić? A masz coś dobrego? Zaraz przyjdę. Ma kieszenie, to może grać? Mój WF-ista byłby z ciebie dumny. I co teraz? Chyba przyda się wsparcie żony. Sztuka? Obsługi? Sztuka obsługi waginy. Ki waginy? Czytałem trzy razy to. Masz kieliszkę, nalałeś wysokie szklanki. Znam na pamięć. Ciekawe, czy tu jest jego pismo? Oh my god, ja mam plan. Jakie jest twoje wrażenia? Kichać mi się chce, nie mogę. Wiesz co, wydaje się sympatyczna. Do 2019, także... To już... nie był tekst WF-isty, ten tytuł książki. Nie może tego wykorzystać. A z wyglądu? Nie mój typ. Ale czy on sam gra w takie gry? No chyba nie za bardzo. Zapytaj się jej wprost, czy... Czy uważa, czy jesteś singlem, czy nie. Ma dzieci? Ej, czemu ta emotka tak się nazywa? Odpowiedz. Długa nazwa strasznie. Strasznie długa. Co powiesz? Nie moja. Bo tak lol. Marcin no, wyprze ale... się wszystkiego. To jest dziwne. Karolina może mieć twardy orzek do zgryzienia. Pamiętaj, że cię kocham. A co to jest? Co to? Szukałam cię. Gdzie byłeś? O, czemu szukasz? Może razem poszukamy? Co to jest? Bluzka? Nie wiem, czy bluzka fetuszek? Szpata może do wycierania czegoś. Z każdego potrafię wybrnąć. Ja mam do ciebie taką bardzo dużą ale wybrnął. Możesz napisać, że... Ale dziwna ta relacja z żoną. Zdradziłem cię. Aha, nie to koleżanka, tylko... Wybrnął? Zmienił temat nieźle. Dla kochanej Karoliny od Marcina. Mogę napisać. Dziękuję ci bardzo. Z autografy go prosi. Marcin jest pewny siebie i przekonany do swojej chodzi? Racji. To trudny przeciwnik. Ona... Cwana jest. Czy nie masz przypadkiem dziecka? Nie, nie mam dziecka. Nie masz dziecka? Nie, wynajmuję to mieszkanie. Z pełen studentów.
Stąd też zapewne różnego rodzaju rzeczy, które się mogą znaleźć, które nie należą do mnie. Być może są to też rzeczy innych osób, które kiedyś tu wynajmowały mieszkanie. Ma tak zwane gadane. Na wszystko potrafię odpowiedzieć. No to co? Kolejne lody już przełamane. Myślisz, że twój WF-ista włożył jakieś uczennicy ręce do kieszeni? Ale jak? Nie, to raczy się ten. To może warto zmienić temat? To nieważne. Zagramy chyba w tego ping-ponga. Ona chyba też się zaczerwieniła. Tylko nie wiem, czy się skrępowała, czy... Od winucha. Dlatego, że jest gorąco. Dzięki, Kossak. Kossak ok. Za 12 lat. Witam, witam, witam. O, widzisz, jak ładnie. Jest reagowany. Jesteś gotowy? Próbuję odbijać piłeczkę. Dzięki za info. Ostro gra. Wygrałeś. Powiedz mi, jakie masz zadanie dla mnie? Chciałbym, żebyś dla mnie zatańczyła wyjątkowy taniec. Taniec krasnala. Marcin. Taniec dupę krasnala. Co? Nowi udaje się odbić piłeczkę. My jesteśmy krasnoludki. Hopsasa, hopsasa. Mówił, że nie ma dzieci, a się zachowuje, jakby je wychowywał, nie? Chyba, że on tak se śpiewa. Dziwne? Jakiś taniec ludowy tańczy. Czy twoja dziewczyna nie jest zła, że masz takie bliskie relacje z kobietą? No wiem, że ma dziecko, ale on mówił jej, że nie ma, po czym śpiewa takie piosenki. To dziwne, nie? Nie jest zła, bo jej nie mam. Nie masz? Nie mam. Na pewno? Na pewno. Na pewno, przenapewno? Przenapewno, najnapewniej, przenapewniej. Tak? Najpewniej. Próbuję go wziąć pod włos. Wiesz co, ja tam znalazłam jeszcze jedną bardzo ciekawą grę. Mogę ci pokazać? Pewnie. Zobacz, taka ciekawa Pewnie, gra. Nerd. W ogóle nie wiem... Opowiesz mi zasady gry. Z kim takie gry grasz? No, ale wiesz co, kupiłem w sumie tę grę pod nasze spotkanie. Jego trzeba trzymać krótko. Rozkręca się? Szczać mi się chce, ale już obejrzymy do końca. Czy zdarzyło ci się w czasie seksu fantazować o kimś innym? Tak, zdarzyło mi się. No, choć powiem, żeby wszyscy słyszeli, że podczas seksu z moją byłą raz jeden zdarzyło mi się myśleć o wrestlingu w trakcie. Co w dupie? O wrestlingu on powiedział? O wrestlingu? O mamie? Nie no. Nie wiem, no nie ma... Dzień wspaniały. Komentarz żony. Dzień wspa czy wypoczynek dużo na świeżym powietrzu? Co byś wolała? Wypoczynek dzień przed pacetem. To się fajnie zgrywamy. Chyba naprawdę jesteśmy sobie przeznaczeni. Dokładnie. Marcin nie jest czaruś. Marcin nieźle gra, ale singielka nie wierzy mu na słowo. Pora na test bliskości. Ale chciał być Rukaszyn, no chyba to. Nie wierzysz, widzę. Nie wierzę. Jak cię mogę przekonać? Dawaj tak. Pocałujesz mnie tutaj, później wyżej i później jeszcze gdzieś tu. Zgadzasz się? Jeśli tyle. Boże. Dziękuję ci bardzo. Trochę jestem zła. Fajnie. Wiesz co, Marcin, ja już muszę nie za długo uciekać, bo już naprawdę zrobiło się późno. A wiesz, jeszcze muszę wrócić do domu. Nie, tylko po rękach mnie całuje. A dzisiaj będziemy musiał też postarać się. Dziękuję ci bardzo, naprawdę świetnie się bawiłam, spędziłam super. Nie umiesz. Super czas. Mogę moje cukierki? Proszę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Otworzysz dla Co mnie. Co to za cukierki? I nawet zamknę za tobą. Dziękuję ci jeszcze raz. Nerd. Do zobaczenia w niedzielę. Marcin przyłożył się do gry. Czy to wystarczy, żeby ją wygrać? Zadowolony z ciebie. Spodobała się twoja ulubiona książka. Ja ją pierwszy raz widzę na oczy. Ups. Szczerze, świetnie się bawiłam, naprawdę. Tak. Jaka książka? Widzę na oczy. Ups. Szczerze, świetnie się bawiłam, naprawdę. Taka zabawa to pierwszy raz w moim życiu. Taka randka, kiedy ta o waginie. I prezerwatywy, i wszystko, i te książki.
No bardzo fajnie. I te gry. Bo to jest jego tak zwana grota. To mieszkanie. Czy jak to się nazywa? Nie grota, tylko loch, taki dungeon. On tu zaprasza. No nieważne zresztą, nieważne. Ja też mam takie. Znaczy. Kurde, zlikowałem znowu coś. Nieważne. Zobaczymy jutro przede wszystkim. Skipnijmy ten temat. Jeżeli ją przekonałeś, to jestem w stanie. Skipnijmy temat. Wyrażyć, ale. No, czasem zdenerwowałeś. Grota Nestle? Co to w dupę znaczy? Marcin robił co mógł, żeby przekonać singielkę. Teraz do gry coś szykuje nie się tak. Adam. Przewagę ma jedną. To on jest singlem i mówi ale tylko leci. Prawdę. Kocham sport. Gram w piłkę nożną w B-klasie. Jestem wahadłowym. Zresztą biegam po boisku po całej długości. Co to jest wahadłowy, ty? Messi się znalazł. Ty widziałeś ten filmik? Messi się znalazł. I parę innych brzydkich słów tam było. Nieważne. A tak to jeszcze pasjonuję się wioślarstwem, jestem sternikiem ósemcy wioślarskiej na mojej uczelni. Studiuję inżynierię zarządzania. Po prostu człowiek orkiestra. Jest ciągle w ruchu i nie ma czasu na miłość. Jestem singlem właśnie dlatego, że wokół mnie jest masa ludzi i masa... Pół obrońca, pół lewy pomocnik. Ale on w ogóle gra? Jakby nie... Dziękuję sobie za 5 lat. I okay. Potrzebuję tego, żeby być w związku po prostu. Okay. Dziewczyna musiałaby wtedy zrozumieć, że jakby coś mam swoje. Co to jest B-klasa, Queen? To wysoko czy nisko to ta B-klasa? Priorytety życiowe, prawda? No to byłoby spoko. Ale jakoś tak mi się jeszcze nie trafiło. Także czekamy na tą jedną wybrankę. A najniżej jak się da? Powinna być. A on coś z tego zarabia pieniędzy? Tego tej B-klasy? Miała takie to coś sobie, bo to nawet nie chodzi o oczy, to nie chodzi o włosy, to nie chodzi o jej wygląd zewnętrzny. Chodzi po prostu, że miała to coś. Nic? Jak się z nią rozmawia, jak się na nią patrzy, jak się uśmiecha. Że miała to coś. Witam cię, Gierczak. Może zaiskrzy, a nóż widelec. A nóż widelec. Pyszne koreczki będą jak znalazł. Weź tu jeszcze mi pomóż z paroma, a dalej coś będę sam robił. A ty poszukaj, popatrz w sypialni, czy gdzieś w łazience, nie ma jakiś... kobiecych rzeczy damskich. O, właśnie, to jest dobry pomysł. Sprawdź, czy tutaj czegoś nie ma, jakichś damskich rzeczy. Bo jak singielka znajdzie coś podejrzanego, to będzie poza... Niektórych jest jeszcze C-klasa, ale to chyba dwa... No dobra, ale zarabia coś z tego grania, czy nic? W zawodach. Ja jestem jak typowy stary, nie? Nie wiem, to stary, to szperaj. To będzie serio. Dzięki bardzo, bo się rzad. Tam witam. Taki przypał. Chcę postarać się. Bardziej coś go dotykać, bardziej jakby taki zrobię kontakt. Zrobię teraz trymę, nie będę miał co robić, zrobię. Cielesny. Mi się wydaje, że to może mi bardzo pomóc w tym. Żeby, to nie troll. Żeby on pokazał, jaki jest tak naprawdę. 30 zł za mecz? Ty, no to... Lepka. 90 minut trwa, powiedzmy z przerwą, to ile trwa taki mecz? 100 minut? To on ma... z dwie dychy na godzinę, no. Albo mniej. O, to widzę, jakieś damskie właśnie torebkę damską. Przyjrzyjcie kąty dokładnie, bo singielka... Ty, ale czekaj, czy... Ty, w klasie B, w B klasie, tak wyglądają mecze? No podaj, podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, podaj! Coś takiego? Tu, kurwa, tutaj podaj! Kurwa rzeź! Podaj kurwa! Kurwa! Ja pierdolę! Podaj ze szkoju, kurwa! Ale oni grają na boiskach, gdzie masz normalnie do koszykówki też. To jest dobra klasa, no to chyba nie płacą im, no. Nie ma bata. A, będzie węszyć. Chyba już nie patrz. Robiłem co mogłem. Wystarczy. Tam coś, tam jeszcze coś będzie w łazience czy tutaj. I ona to znajdzie. Każdy stary. Chce być jak Messi. To jest wysoko prawdopodobne, nie? Ja myślę, że no, może coś jakiegoś znaleźć. Najważniejsze, żeby co? Jej zasmakowało twoje danie. Serce z sera na pewno ją zmieni. Jak na stadionie dobra, grają? No. Bo ona zaraz będzie. Mhm. Ty się chowaj już. No ja sobie sam dokończę. Spędzi. I co? Tu masz B klasę. Ty, no tu mają normalnie boisko duże. To jest taki zwykły wymiar? Ty, trybuny są?
Ja myślałem, że oni po orlikach grają. I życzę mi powodzenia. No, bo... życzę ci szczęścia, stary, i no, i niech... Jak wiesz, jak będę się tutaj za bardzo stresował, albo nie wiedzieć, co robić. No, to wbijaj. Czemu ten typ ciągle cieszy ryja? No, przepraszam, czy się ciągle cieszę. Weź mnie tam, wspieraj, motywuj. No, czekaj, daj pionę na, wiesz, na odwagę. I... No, no, powodzenia. Kolega chowa się w sypialni. Karolina może pukać do drzwi. Aha. Cześć. Cześć. Karolina. Widzisz chrupiącą co zrobić? Adam, dzisiaj. Bardzo mi miło. Sympatyczna się wydaje. To pokażesz mi swoje mieszkanie? Tak, to jest w ogóle nowe mieszkanie, bo to mi rodzice kupili właśnie teraz na czas studiów i sobie tutaj mieszkam, dlatego jeszcze jest taki dość puste, taki trochę mały rozgardiasz, ale to wiesz, jakby które się wprowadzą, nie? Sądząc po akcencie, pewnie Ukrainka. Proszę, tyle ciebie. Dziękuję ci bardzo. Nie, ja bardzo lubię gwoździki i przepiękny kolor. Kolega też będzie zazdrosny. Oni są gejami? Mi, mieszkasz tu sam jako student? Tak, mieszkam tutaj sam, ale czasem z kumplem. Myślę, że mógł się spodobać. Ja bardzo towarzyskie życie prowadzę, bo jestem to dużo rzeczy, jak na studiach zaangażowany, i w sport, że wiesz, ja mam dużo znajomych, dużo przyjaciół, więc no dość często, wiesz, ktoś przyjdzie, przymocuje, się jakąś imprezkę zrobi. Wiesz, taki mądry, kolega wysportowany. Chyba nie uwierzył. Sam. Wiesz co? Chyba go nie zaprasza. Albo tych imprez nie ma. No coś z tego. Bo nie jest... Właśnie przez to życie towarzyskie, to ono sprawiło, że jestem sam. Ja mam bardzo dużo przyjaciół. Co ty gadasz? Rzeczywiście otaczam bardzo dobre dużo dziewczyn w ogóle. Tylko tyle, że ja nie mam czasu na to, żeby się spotykać. Zapracowany jest, no to... Jak to, Dawid? Czasu do tej baby teraz nie... idź. Możesz jakiś talent? Idź do windy i na górę wieć chyba. Bardzo lubię tarot. Sobie sprawdzę. To ty musisz być cudek, Aron, skoro robisz takie rzeczy. A wierzysz w to, czy po prostu to takie twoje hobby? Wiesz co, zazwyczaj mówią prawdę. Masz przy sobie jakieś karty tarota? Nie, akurat teraz nie mam. Ale umiem czytać na rękach. Tak? Mhm, na gwiazdę. Ale czekaj, mam pomysł. W ogóle może byśmy się przesiedli na poduszki. O, wróżbitka? Adam chętnie pokaże wróżce dłonie. W końcu ma czyste ręce. Jest czysty jak łza. Jak na wróżkę, wygląda ładnie. Widać, że takie wysportowane co? Ręce tutaj, takie ślady. Co nie coś. Się robi. Mm-hmm. Dobra, widzisz, to jest twoja linia życia. Jak to, Violet? Widzisz, w dzieciństwie, no jak zawsze, jakby rodzice chyba przyjmowali za ciebie twoje decyzje. Takie może... No bo to prawda. Denerwujesz się trochę? Może troszkę. Że dziewczyna będzie zła, nie? Nie, raczej. Wypowiadałaś. Tak. No on przegra, to już widać. Nie wiem, czemu się tak dziwnie zachowuje. Zastanawiałem się nad pewną czynnością, ale nie byłem pewien, jak zareagujesz. Przymierza się do pocałunku, coś czuję. Może pokażesz mi, gdzie jest łazienka? Mhm, jasne. Dobra. No, jak do tej pory, wygląda mi to dobrze. Karolina przejrzy kąty, a Adam w tym czasie zajrzy do kumpla. Opinia eksperta. No, jak ci się podoba? O stary. Do tej pochy. No, powiem ci, że spoko jest. Pochy. No, widać jakieś takie męskie rzeczy, ale ciekawe, co jest. Trochę takiego top, no ale mówił, że to piłkarzyk, tak? Ty szafkę w ogóle nie szperałeś? Wiadomo, dwa razy mam mówić, że jest jego topem? No to... W puszatkę. No stary Dawid! Co tu jest dalej? No ja nie wytrzymam. No kurde, jeszcze jakaś różowa szczotka! Ja pierdzielę, od po kim to w ogóle? Ja... Co po małżeństwie i do siku? Co teraz? Damskie majtki! Dawid! Tylko powiedz mi teraz, co ja mam teraz im powiedzieć? Dawid, Adam, czekam w łazience, mam i parę tam pytań. Taki specjalny. I wiesz co powiem? Że tu siostra mieszka. Przecież się, że przyjechał. Ale nie pamiętam skąd się obrało, może, ale nie warto ich bić, skipuj te duchy. No, siostra, no myślę, że to może być. No, no. Idź na dach kościoła. Tam na środku. Dawid dał ciała, mleko się rozlało. Trzeba to jakoś odkręcić. Majtki są koleżki? Aha. I to wyjaśnić? Bo powiedziałeś, że... mieszkasz sam, czasem kolega przychodzi, ale wiesz co, ja znalazłam tu tyle różnych rzeczy. No. No. A to co, moja siostra? A masz siostrę? No. Tak? No. No i tyle. Ale teraz w Warszawie. Aha. Ciężko stwierdzić, czy mu uwierzyła. Ale wiesz co, powiedz mi, jakiego koloru ma włosy twoje? Jest aktualnie brunetką. Tak? Aha. Mhm. Pomasujesz? No to chodźmy. Singielka uwodzi. Cisza jest za was, ja witam. Cisza idę, witam. Dzień, dzień.
Kto walił już? Pisze jeden, a kto dopiero zamierza dwa? Aha. Odważna jest. Jeden i dwa. O, dobry pomysł. Co myślisz o tym masażu? O, jak dobrze. Bardzo fajnie. Jak bardzo fajnie? Super jest. Relaksujące? Mega. Boże, Adam, ja się takiego nie spodziewałam. Odważny. A może dać mi wody? Bo jasne, pewnie. Nie wiem, Dawid, ja nie ulepszyłem kanap plus 10 temu. Czasem chodzę z koleżankami, ale gry. Wiesz, tak bez przesady. Zadacz. W skali 1 do 10, jak trudna jest praca streamera? Nie wiem, czy ta skala wystarczy, wiesz, do określenia tego w dupę ugoru, jaki tu panuje. Może zatańczą coś? Karolina zaraz pokaże, co potrafi. Boże, jaki masz. Jest ogień, ciągnie ich do siebie. Co jest? Sytuacja gorąca. Może zobaczymy, jaki masz widok? To może zróbmy tak. Ty się pójdziesz tam przewietrzyć na balkon. Ja za chwilę do ciebie dojdę. Mhm. A pójdę na chwilę tam do Dawida pogadać. Dobrze. Wtedy czekam. Mogą szybciej pieprzyć, bo okay. Muszę strzać. Chcę, idzie rozumiem. Dobrze. Może coś z tego będzie. Ciężką robotę mam. No tygra tak no, zwana, nie? Zapieprzany jest kołkos. No stary, ale daję radę. Na tych nie narzekam. Kolanach, to powiem ci, że dygnęło. Mega przystojny chłopak. On powiedział, że idzie do Dawida? No, może mówić takie rzeczy, ale ten... Ona nie musi uwierzyć. Czy jest singlem? A słuchaj, a będziesz próbował może pocałować? No stary, normalnie. Czasem się wydaje, że trochę mnie się boi, bo tak ręce i taka reakcja. Także ręce. Mi się wydaje, że albo jest bardzo wrażliwy, rączki, albo rączki. Chce coś ukryć. Jak jeszcze go nie ma, to ja bym bardzo chciała Łodyga, jeszcze trochę dryga. Się pooglądać i zobaczyć, co tu właśnie ja jest. Pierdziele. Co ona tam szuka? Czemu ona mi grzebie po mieszkaniu cały czas? Jeden tak, dwa jeszcze nie. Życz mi szczęścia. Nie, to była inna ankieta, pomyliły mi się te. Nieważne. Życzę ci, no, życzę ci szczęścia. No i zmykam stąd. No. Adam. Jeden. Czy ty jesteś fetyszystą? Zbierasz majtki? Nie, dlaczego? A dlaczego takie czyste? Zazwyczaj zbieram jakieś inne. A wziąłeś pewnie stąd? Tak. No to z pralni. Nie za dobrze to widzę. Przegra, ale wygra ten pierwszy. Teraz jestem chętny na elastyka. A dziewczyna nie będzie zła? Kichnę Zara. Nie będzie zła. Kichnąłem przed chwilą, jak coś. A na pewno umiesz się całować? Nie wiem. Sprawdzimy? Myślę, że mi powiesz. Ja chory chyba. Trzeba przejść poślizg zrobić. Dzięki. Idą na co? O. Mi się wydaje, że wystarczy na pierwsze spotkanie. Chyba jej się podobało. Wiesz co? Ja nie za długo już będę musiała uciekać. Będzie mi ciężko się wyprowadzić od kolegi. Bywa i tak. Miłe spotkanie? Bardzo miłe spotkanie. Bardzo mi się podobało. Pod most. Chciałabyś to powtórzyć? Tak. Mam nadzieję, że zaprosisz mnie na drugą randkę. No. Dziękuję ci bardzo. To kup nie będziesz miał problemu ze szczochem. Co to jest? Bardzo wygodne, nieskładane krzesło toaletowe. Ale gdzie tu jest jakby miejsce? Nie ogarniam, jak to działa w dupa. Jakiś cud techniki chyba. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. To ma klapę i podnosisz? To jest niezwykłe. Zarąbiste. Jest mega cute. Ma taki cute uśmiech. Ma śliczne oczy. Chłop się zakochał mega. W niej, a ona się zakochała w tym pierwszym. A ja w tym koledze. Znowu leak. Nieważne. Mega miła taka kochana. Było fajnie. Mi się podobało. Było nawet bardzo fajnie. No, jakaś tam chemia była, mi się wydaje. A co o tym sądzi Dawid? A ty we mnie? Wyjść z ukrycia. No dobra. Łańcuszek. No spoko, nie? Widziałeś, stary. Tak. Tym pocałunkiem myślę, jak że... Jak to, Kisuri? Serio? Przekonać dziewczynę, że jednak jesteś single. No. Na ten moment mi się wydaje, że akurat z nim może mówił prawdę. Bo, oj, bo takie zachowanie. Ty wygra? Akurat z nim mi się wydaje, że mógł mówić we prawdę. Mnie nerd? Myślisz, że będzie coś z tego? Myślę, że tak. Mhm.
będziesz chciał jakby poznać ją bliżej. Mhm. Ej, on się opiera, czy jest jakby... Ile ma tego? O, okej. Okay. Karolina. Mogę być moją dziewczyną. Zaiskrzyło. Strzała Amora jest jakby, okej, okay, okej. Okay. Tylko czy Karolina mu uwierzyła? Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Który z trzech panów zdaniem singielki jest singlem, a którzy... Nie, no może wygrać ten piłkarzyk, tak szczerze. Cześć, cześć, cześć. Jak się czujecie? Świetnie. Ciężko świetnie, powiedzieć. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że was widzę. Te ale chyba wygra ten statuażan. Były bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dużo wszystkiego się wydarzyło. Nie rozpoznałem jej od razu, ale... Ale wygląda ładnie. Chcę każdego usłyszeć. Kolega wasze zdanie gdzie indziej patrzył? Tego, trochę susi. Nie wiem, przekonajcie mnie jakoś. Przekonać ciebie, że jestem singlem, tak? Wiesz co? Wydaje mi się, że dość doustnie ci to przekazałem podczas randki. Chemia jakaś była na pewno. Kuba. Myślę, że już dość cię przekonałem. Chętnie jakby powtórzył to, co zaszło między nami. No to i... trochę jak ja bym poszedł na kolację wigilijną w kalesonach, ale co? Co? Dzisiejszej nocy myślę, wydaje, że się przekonasz. Mam nadzieję, że ma jakieś szanse. Wiem, że jej się podoba, ale zaraz zobaczymy. Marcin, a teraz ty. W twoim domu znalazłam szczotkę damską i damskie włosy. No tak jak wspominałem, wynajmuję to mieszkanie z innymi osobami. Nerdzik ręce do kieszeni schował, a wiesz, co by mój WF-ista powiedział? Mogły się tam znaleźć inne przedmioty. Nie. Ale ważne. Myślę, że mąż stanął na wysokości zadania. To jest bardzo stresujący moment, szczerze powiem. Mam takie ogromne wątpliwości. Nie no, ma ręce poza. A propos, kto jest tym singlem? Widać, że nie podjęła jeszcze decyzji przed przyjściem tutaj. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję, bo każdy z was jest naprawdę niesamowitym mężczyzną. Tak, ale ktoś z was już ma ważnych kobiet w swoim życiu, a ktoś może jeszcze nie ma. Jakbym była na jej miejscu, sama bym nie wiedziała, co wybrać. Pamiętasz, jak cię pocałowałem w szyję? Pamiętam, ale dużo chłopaków nie całowało w szyję. Chciałabyś, żebym to kontynuował dzisiaj wieczorem? Tak, chciałabym. Bardzo bym chciała nawet... Będą razem, dobra, czy... Chłopaki, wciąż mam miłość ogromne istnieje. Wątpliwości, odpowiedz. Ale muszę już to ogłosić i powiedzieć, kto z was jest prawdziwym albo nieprawdziwym, bo nie wiem, singlem. Uważam, że singlem jest... Kto? Jak uważasz? Nie podejmuj... Gucio ostatnio fajny pojemnik na szczochy kupił od razu z filtrem, żeby było zdatne do dalszej konsumpcji? Pochopnej decyzji. Fajne. Skup się, zbierz myśli. Jak astronauci takie mają. Adam. Brawo. Ty, zgadła. Trafiłaś. Celny strzał. Gratulacje. Gratulacje. Spokojnie. Ja nie wytrzymam. Będą razem. Daj jej IG. Boże, jaka ty piękna jesteś. Te czarne włosy. Ale ja widziałam. Ej. Naprawdę. A czemu jej nie da... Nieważne, nie atakujmy ludzi. Jesteście fantastycznymi kobietami. Czy nie jesteście... Widzisz? Powiedziała jej. Nie, ja absolutnie uważam, że bardzo pozytywnie. Powiedziała. Wypadłaś na mnie, wywarłaś bardzo dobre wrażenie. Nie byłaś jakaś, nie wiem, nachalna i tak dalej. Uważam, że zachowałaś się tak, jak kobiecie wypada się zachować. No, najważniejsze, że wychodzimy razem, jesteśmy zadowoleni. Dokładnie, nikt nie jest zły, więc jest okej. Była fajna przygoda i tyle. To jest twoja żona? Okay. Tak, jestem żoną. Właśnie. A czy macie dzieci? Bo mnie to... Tak, mamy dzieci. Ty to zgadła wszystko. Mimo wszystko widzieć swojego męża z inną kobietą, no to zawsze jakieś wrażenie robi, ale tak jak też wspomniałam, ufam swojemu mężowi, wiem, że jestem jedyna w jego życiu, jeżeli chodzi o kobietę, a zaufanie to jest podstawa. A o mężczyznę? Wygraliśmy. Susi. Bardzo się cieszę. A o gdzie? Nieważne. Ja też się bardzo cieszę. Także możemy zacząć od dzisiejszej randki i zobaczymy, co... Będą razem, no way. Jasne. No szczerze czułam taką chemię pomiędzy nami. Tak jego wzrok był taki inny w porównaniu do innych
chłopaków, do innych partnerów. Daj IGA, zobaczymy, czy są razem nadal. Przekonał. Te takie... Ale na razie no, siku idę. Ogólnie ta randka była taka, jak niby prawdziwa, taka bardzo romantyczna. Wszystko się wydarzyło tak. No jak mam sprawdzić, nie znał ich Instagrama. Cyki, jakoś inaczej to było. Wspaniale, wygrała miłość. Oby żyli długo. Na jakiej aplikacji oglądasz? Ale pijanie. Kto? Szczacita. Znajdźcie Instagrama lub tego piłkarzyka, a ja idę siku, ok? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę